Koźle, wieś na pograniczu gmin Szamotuły i Pniewy, 1500 metrów od drogi powiatowej łączącej te dwie miejscowości. Koźle jako miejscowość znajdująca się w sąsiedztwie Szamotuł, dawniej prywatnego do XVI wieku największego miasta w średniowiecznej Polsce. Miasta dynamicznie rozwijającego się i gwarantującego rozwój sąsiednich osad i miasteczek. Samo Koźle jako osada mogło zaistnieć między 4,5 a 8 tysięcy lat wstecz. Tak datowane jest osadnictwo w tym regionie. Pierwsze wzmianki w aktach grodzkich poznańskich jako Stara Kosle, osada szlachecka, istnieją z roku 1388 i 1393. Inny zapis mówiący już o osadzie Koźle datowany jest w księgach kościelnych parafii Otorowo z roku 1580. Już jako Koźle wioska odnotowana jest w dokumencie aktowym pod sygnaturą 1764 z roku 1853. I ta nazwa, choćby z większego oddźwięku historycznego, przetrwała aż do dzisiaj. Wioska Koźle nawiązana jest do wsi Koźlaków, z tego się bierze nazwa, w której można spotkać żywe zwierzęta w wiosce. Wiele, wiele lat w tej wiosce przebywało dużo zwierząt, bo na każdej posesji znajdowały się kozy, owce i różne inne zwierzęta. W dzisiejszych czasach już nie ma tego dużo, ale może dzieci i mieszkańcy z stron Polski, które przyjadą, zobaczą zwierzęta żywe na posesji, które związane z wsią Koźlaków. Są to zwierzęta od konika, od kozy, owcy, powiązują się do kury, świnki, także zapraszamy chętnie, aby zwiedzać wioskę. Przyjedźcie, zobaczcie rodzinę Koźlaków.